Witam serdecznie. Dzisiaj pokażę, jak wykonać na szydełku taką mandalę. Moja mandala jest zrobiona z 11 rzędów. Każdy rząd robiony jest innym kolorem praktycznie, ale to po kolei. Ma ona wymiar 23 cm, jednak to wszystko zależy od tego, jakich nitki i jakiego szydełka użyjecie. Ja użyłam szydełka numer 4 i różnych kolorowych resztek włóczek dopasowanych do rozmiaru tego szydełka i dopasowanych do siebie grubością. Zapraszam na tutorial. Rozpoczynamy od wykonania 8 oczek łańcuszka. 3, 4, 5, 6, 7 i 8. Następnie zamykamy je w kółeczko, wkuwając się w pierwsze oczko łańcuszka i przekładamy nitkę przez obie pętelki, robiąc oczko ścisłe zamykające. Pierwszy rząd rozpoczniemy od trzech oczek łańcuszka zamiast pierwszego słupka. To jest nasz pierwszy słupek. Nawijamy nitkę na szydełko. Wkuwamy się pod cały łańcuszek, nie wkuwam się w poszczególne oczka, tylko w cały łańcuszek. Robię tu drugi słupek, następnie trzeci słupek. I tych słupków mam zrobić w sumie 18 w tym pierwszym okrążeniu. Mam już przerobione 18 słupków, wkuwam się w trzecie oczko łańcuszka, które zrobiłam zamiast pierwszego słupka. Biorę sobie pętelkę kolejnego koloru, u mnie będzie to żółty. I przeciągam przez oba oczka, które mam na szydełku, robiąc oczko ścisłe zamykające. Następnie wykonuję 3 oczka łańcuszka zamiast pierwszego słupka. Nabieram nitkę na szydełko, wkuwam się w to samo oczko łańcuszka i tu wykonam jeden nie do końca przerobiony słupek. Czyli przekładam szydełko przez zielone oczko, następnie przekładam przez dwie pierwsze pętelki i tutaj, mając dwie pętelki na szydełku, zatrzymuję się. Nie przerabiam tego po raz trzeci. Tylko nabieram znowu nitkę na szydełko, ponownie wkuwam się w to samo oczko, przekładam raz, przekładam drugi raz przez dwie pierwsze pętelki i znów zatrzymuję się. Ostatni raz nabieram nitkę na szydełko, wkuwam się w to samo oczko, przekładam przez zielone, następnie przez dwie pierwsze pętelki, które mam na szydełku. I teraz przekładam nitkę przez wszystkie cztery pętelki, które mam na szydełku. Następnie wykonuję 6 oczek łańcuszka. 4, 5 i 6. Nabieram nitkę na szydełko. Omijam dwa kolejne słupki i wkuwam się w ten trzeci. W trzecim słupku ponownie przekładam szydełko przez zieloną pętelkę, następnie przez dwie pierwsze pętelki, które mam na szydełku i trzeci raz już nie przekładam. Nabieram nitkę, wkuwam się w to samo oczko, przekładam raz i drugi raz. Mam dwa nie do końca przerobione słupki, potrzebuję takie cztery. Robię więc to po raz trzeci i czwarty. Cały czas w tym samym oczku. Dopiero mając cztery słupki na szydełku, nabieram sobie nitkę i przekładam pętelkę przez wszystkie moje słupki. I znowu 6 oczek łańcuszka, omijam 2 słupki, wkuwam się w trzeci. Tak powtarzamy do końca tego okrążenia. Przerobiłam całe okrążenie. Teraz wkuję się w czubek moich czterech słupków razem przerobionych.
Przełożył sobie nitkę kolejnego koloru, u mnie to będzie czerwony. I mocno ściągnę żółtą nitkę. Zamiast pierwszego oczka ścisłego zrobię jedno oczko łańcuszka. Następnie nabieram nitkę na szydełko dwa razy. I zrobimy cztery słupki podwójnie nawijane pod tym łańcuszkiem, wkuwając się w pierwszy rząd. Tutaj w pierwszym rzędzie ominęłyśmy dwa słupki, więc teraz wkuwam się w pierwszy z tych słupków i chowając pod spód ten żółty łańcuszek, robię słupek podwójnie nawijany. Pierwszy. Ponownie nawijam nitkę dwa razy na szydełko, wkuwam się w to samo miejsce. Przerabiam drugi słupek podwójnie nawijany. Znowu dwa razy nawijam. Wkuję się teraz w ten drugi słupek pierwszego okrążenia. Tutaj wykonam trzeci słupek podwójnie nawijany. I jeszcze jeden podwójnie nawijany słupek w tym samym słupku. Następnie wkuwam się w czubek moich czterech słupków razem wziętych. Tu wykonuję oczko ścisłe. Tak będzie wyglądało to okrążenie. Cztery słupki podwójnie nawijane w tych dwóch słupkach i oczko ścisłe w czubku moich żółtych słupków. Przerobiłam już całe okrążenie. Tu będziemy troszeczkę inaczej zakańczać. Najpierw wkuwamy się w to pierwsze oczko łańcuszka, które zrobiłyśmy zamiast pierwszego oczka ścisłego. Przykładam pętelkę jeszcze czerwonym kolorem. Teraz nabieram niebieską pętelkę na szydełko. Przekładam sobie oczko. Ściągam czerwoną. Wkuję się teraz w żółte okrążenie, w miejsce, z którego wychodziło mi oczko ścisłe czerwone. Będę chciała, aby teraz słupki wychodziły mi nie z rzędu czerwonego, tylko z rzędu żółtego. Dlatego wkuję się tutaj, zrobię jeszcze jedno oczko ścisłe zamykające. I tak rozpocznę kolejny rząd. Teraz robię trzy oczka łańcuszka zamiast pierwszego słupka. Nabieram nitkę na szydełko. Jeszcze raz wkuwam się w to samo miejsce, w żółty rząd. Oj, uciekło mi. Jeszcze raz. Nabieram nitkę na szydełko i ponownie wkuwam się w to samo miejsce. W tym jednym miejscu zrobimy aż 8 słupków. Razem z tymi trzema oczkami, które zrobiłyśmy zamiast pierwszego słupka, w sumie ma być 8. Ja mam już 4. Pięć. Sześć. Zahacza mi się tu cały czas żółta nitka, rozdwoiła się, ale to nic. Ale to nic. To już będzie siódmy słupek. I jeszcze jeden ósmy słupek z tego samego miejsca. Mamy 8 słupków. Teraz wkuwam szydełko pomiędzy te cztery słupki podwójnie nawijane w sam środek.
Po dwóch wkuwam. Nie wkuwam się tu w żaden słupek, w żadne oczko. Wkuwam się pomiędzy te słupki i tu wykonuję oczko ścisłe. Następnie nawijam nitkę na szydełko. Przeskakuję do mojego żółtego okrążenia. Jak już mówiłam, nie wkuwam się w czerwone oczko ścisłe. Wkuwam się tam, skąd ono wychodziło, czyli pod to oczko ścisłe. I tutaj w tym oczku znów wykonam 8 słupków. Następnie oczko ścisłe pomiędzy tymi czerwonymi słupkami i znów 8 słupków. Tak przerabiamy do końca tego okrążenia. Przerobiłam już całe okrążenie. Wkułam się w trzecie oczko łańcuszka, które zrobiłam zamiast pierwszego słupka. Teraz zmienię sobie kolor na następny. Mam przygotowaną pętelkę. Przeciągam ją przez obie pętelki, które mam na szydełku. Mocno ściągam tą niebieską. Wykonuję jedno oczko łańcuszka zamiast pierwszego oczka ścisłego. Następnie wkuwam się w kolejne oczko. Tutaj także wykonuję oczko ścisłe. I tak przerabiam całe to okrążenie. Pod każdym jednym oczkiem robię oczko ścisłe. Nieważne na słupku, na oczku ścisłym, tylko robimy same oczka ścisłe. Nic tutaj nie będziemy dodawać. Bardzo proste i szybkie okrążenie. Okrążenie zakończam tradycyjnie wkuwając się w pierwsze oczko łańcuszka zrobione zamiast pierwszego oczka ścisłego. Nabieram nitkę kolejnego koloru, przeciągam przez obie pętelki, pomarańczową nitkę mocno ściągam. W tym momencie, jeśli ktoś nie chce zmieniać nitki, wyszła nam bardzo fajna podkładka, na przykład pod kubek. Moja ma w tym momencie 12 cm, naprawdę jest to taki ciekawy kwiatuszek. Więc jeśli ktoś sobie życzy robić takie podkładeczki, proszę bardzo. Ale my idziemy dalej, robimy dalej kolejne okrążenie. Zamiast pierwszego słupka wykonujemy 3 oczka łańcuszka. Następnie nawijamy nitkę na szydełko, wkuwamy się w kolejne oczko. Tu wykonamy półsłupek, czyli przeciągamy nitkę przez pomarańczowe oczko, a następnie przez wszystkie 3 nitki, które mamy na szydełku. W kolejnych 4 oczkach zrobimy 4 oczka ścisłe. Pierwsze. Drugie, trzecie i czwarte. Następnie nawijamy nitkę na szydełko, wykonamy jeden półsłupek. Ponownie nawiniemy nitkę. W następnym oczku zrobimy jeden słupek. Jeszcze raz. Jeden słupek, mamy 4 oczka ścisłe, półsłupek, słupek. W następnym oczku wykonamy 3 słupki. Pierwszy, nawijamy nitkę, jeszcze raz w to samo oczko. Drugi, jeszcze raz nawijamy nitkę i trzeci raz robimy słupek w tym samym oczku. To jest tak jakby jeden nasz motyw. Czyli od teraz powtarzamy. Tak jak tu zaczęłyśmy. Pierwszy słupek, półsłupek, 4 oczka, półsłupek, słupek i 3 oczka w jednym. Zaczynamy od słupka. Następnie nawijamy nitkę, wykonujemy półsłupek. Teraz 4 oczka łańcuszka, o, przepraszam, 4 oczka ścisłe. 3.
i czwarte. I znowu półsłupek, słupek i trzy słupki w jednym oczku. Drugi słupek i trzeci słupek. I to powtarzamy do końca tego okrążenia. Przerobiłam już całe okrążenie. Aby go zakończyć, tradycyjnie wkuwam się w trzecie oczko łańcuszka, które wykonałam zamiast pierwszego słupka. I zmieniam kolor. Przeciągam nitkę koloru różowego. Zieloną nitkę mocno sobie ściągam. W tym okrążeniu będziemy robić same oczka ścisłe. Zamiast pierwszego oczywiście jedno oczko łańcuszka. Następnie wkuwamy się w kolejne oczko. Robimy drugie oczko ścisłe. W trzecim oczku zrobimy dwa oczka ścisłe. Jedno. I drugie. I znowu będzie. W kolejnym jedno oczko ścisłe. Przechodzimy dalej. Znowu jedno oczko ścisłe. A w trzecim będą dwa oczka ścisłe. I tak do końca tego okrążenia. Jedno i jedno i dwa oczka ścisłe w jednym oczku. Przerobiłam już całe okrążenie. Aby go zakończyć, wkuwam się w pierwsze oczko łańcuszka, które zrobiłam zamiast pierwszego oczka ścisłego. I tutaj zmieniam kolor na biały. Mam przygotowaną pętelkę. Przekładam sobie przez obie pętelki, które mam na szydełku, już nitkę koloru białego. Różową mocno ściągam, ale jej nie ucinam. Jeszcze jej nie ucinam po okrążeniu białym. Zrobimy jeszcze jedno okrążenie tym samym kolorem. W tym okrążeniu będziemy robić same słupki. Zamiast pierwszego wykonujemy oczywiście trzy oczka łańcuszka i trzy. Nawijamy nitkę na szydełku i w kolejnym oczku ścisłym robimy kolejny słupek. Tak będzie wyglądało całe to okrążenie. Tutaj nic nie będziemy kombinować. W każdym jednym oczku ścisłym poprzedniego okrążenia wykonujemy jeden zwykły słupek. W tym okrążeniu został mi do wykonania już tylko ostatni słupek. Poprzednio prosiłam o nieobcinanie tej różowej nitki. Będziemy nią wykonywać jeszcze jedno okrążenie. Teraz ładnie przesuniemy sobie ją na wierzch. Pokażę w jaki sposób. Nabieramy nitkę na szydełko. Wkuwamy się w nasze ostatnie oczko. Teraz różową nitkę przykładamy na białą. Dopiero w tym momencie nabieramy białą nitkę na szydełko, przekładamy przez różowe oczko, ponownie nabieramy, przekładamy przez dwie pętelki, które mamy, różową nitkę z powrotem przekładamy na białą, w ten sposób i dopiero teraz kończymy wykonywać nasz słupek. Łączymy się z tym trzecim oczkiem łańcuszka, które zrobiłyśmy zamiast pierwszego słupka. Robimy oczko ścisłe zamykające. Następnie odkładamy naszą białą nitkę. Bierzemy różową. Przekładamy przez oczko. To białe możemy już ścisnąć. W tym okrążeniu zaczniemy od oczka ścisłego, zamiast którego zrobimy oczywiście jedno oczko łańcuszka. Następnie wkuwamy się w tym samym oczku, czyli muszę się wkuć pod tą białą nitkę. I
I w to samo oczko robimy jeszcze jedno oczko ścisłe. Chcę, żeby oba te oczka ścisłe wychodziły z tego samego miejsca. Tą białą można mocno ścisnąć, schować, uciąć. I teraz wykonamy słupek, tylko że nabieramy nitkę na szydełko i patrzymy na nasz rząd różowych oczek ścisłych. To pierwsze oczko ścisłe ominiemy, przechodzimy do drugiego i tutaj wkuwamy szydełko pod to oczko. Pod całe oczko ścisłe wkuwamy szydełko, przekładamy nitkę i następnie już zwyczajnie kończymy wykonywać nasz słupek. Wkuwamy szydełko w kolejne białe oczko. Tutaj wykonamy dwa oczka ścisłe. Pierwsze, jeszcze raz wkuwamy w to samo oczko. Drugie. Następnie nawijamy nitkę na szydełko i znowu z tego oczka ścisłego wychodził nam ten słupek. To oczko ścisłe następne omijamy, szydełko wkuwamy w następne oczko. Wkuwamy się pod spód i na wierzch. Przekładamy nitkę i kończymy wykonywać nasz słupek. I znowu w kolejnym oczku to omijamy, tu przykrył nam ten różowy słupek, przykrył nam to oczko, więc w kolejnym oczku wkuwamy się w białe oczko, robimy oczko ścisłe, jeszcze raz w to samo oczko, drugie oczko ścisłe i znowu nawijamy nitkę na szydełko i patrzymy na rząd różowy. Tutaj się wkuwaliśmy, to omijamy, wkuwamy się pod to oczko ścisłe. Robimy zwykły słupek. Tak będzie wyglądał ten rząd. Czyli w jednym oczku białym robimy dwa oczka ścisłe. Jedno i drugie. Następnie nawijamy nitkę na szydełko i wkuwamy się w co drugie oczko ścisłe tego samego koloru. I tu wykonujemy zwykły słupek. Kontynuujemy do końca okrążenia. Przerobiłam już całe okrążenie. Aby go zakończyć, wkuwam się w pierwsze oczko łańcuszka, które zrobiłyśmy zamiast pierwszego oczka ścisłego. W kolejnym okrążeniu będę zmieniać nitkę, więc teraz nakładam na szydełko pętelkę kolejnego koloru. U mnie to będzie ponownie niebieski. I przeciągam przez obie pętelki, które mam na szydełku. Teraz muszę mocno ściągnąć różową nitkę. Tak, aby to bardzo ładnie nam wyglądało. Kolejne okrążenie rozpoczynamy od jednego słupka. Zamiast niego będzie jak zwykle trzy oczka łańcuszka. Następnie wykonujemy jeszcze cztery oczka łańcuszka. Cztery. Teraz nawijamy nitkę na szydełko, zrobimy jeszcze jeden słupek, wkuwając się w to samo oczko, z którego wyszły nasze oczka łańcuszka. Tutaj będzie nam trochę ciężko po zmianie nitki, ale musimy postarać się bardzo dokładnie wkuć się pod te same dwa oczka. Przeciągamy nitkę, robimy słupek. Następnie ponownie nawijamy nitkę na szydełko, robimy kolejny słupek, wkuwamy się w drugi słupek, który robiłyśmy tym różowym kolorem. Ten pierwszy omijamy, wkuwamy się w drugi słupek
robimy jeszcze jeden zwykły słupek. Następnie ponownie wykonujemy cztery oczka łańcuszka. Nawijamy nitkę, wkuwamy się znowu w ten sam słupek, w to samo oczko, robimy zwykły słupek. Tak będzie wyglądał ten rząd. Pokażę jeszcze raz. Nawijam nitkę na szydełko, omijam ten pierwszy różowy słupek, wkuwam się w drugi, wykonuję zwykły słupek. Następnie cztery oczka łańcuszka i cztery. I znów nabieram nitkę na szydełko, wkuwam się w ten sam słupek. Przerabiam jeszcze jeden słupek. Mamy taką literkę V. Takie literki V robimy w co drugim naszym słupku poprzedniego rzędu. Tak przerabiamy do końca okrążenia. Przerobiłam już całe okrążenie. Aby go zakończyć, wkuwam się w trzecie oczko łańcuszka, które zrobiłyśmy zamiast pierwszego słupka. Na początku tego okrążenia było w sumie 7 oczek, 3 zamiast pierwszego słupka i 4 już do wzoru, więc w to trzecie oczko łańcuszka się wkuwam. Przeciągam nitkę przez obie pętelki, które mam na szydełku, robiąc oczko ścisłe zamykające. Kolejny rząd zechcę rozpocząć od pracy w tym okienku. Zanim jednak tam sobie przeskoczę, znowu zmieniam kolor nitki. Ja mam już przygotowaną pętelkę w kolorze pomarańczowym. Nakładam ją na szydełko. Przeciągam przez niebieskie oczko. I mocno ściągam niebieską nitkę. Aby zacząć to okrążenie, przeskakujemy sobie do naszego okienka. Tutaj robimy oczko ścisłe zamykające. Jeszcze raz mocno ściągam tą niebieską nitkę. Ja ją utnę, schowam oczywiście pod spód. I możemy rozpocząć rząd 11, ostatni rząd. W tym rzędzie będziemy robić oczka ścisłe, zamiast pierwszego oczywiście jedno oczko łańcuszka. Następnie wkuwamy się pod całe nasze okienko, pod cały łańcuszek. Robimy drugie oczko ścisłe. I znowu wkuwamy się pod łańcuszek, trzecie oczko ścisłe i jeszcze jedno oczko ścisłe. W sumie razem z tym pierwszym oczkiem mamy cztery oczka ścisłe. Przesunę sobie na połówkę tego mojego całego łańcuszka. Teraz wykonam trzy oczka łańcuszka. I znowu wkuwam się w to samo okienko pod cały łańcuszek i wykonuję jeszcze cztery oczka ścisłe. Drugie, trzecie i czwarte. Tak będziemy pracować w każdym jednym naszym okienku, czyli cztery oczka ścisłe, trzy oczka łańcuszka, cztery oczka ścisłe. Aby przejść do następnego okienka, nie robimy nic, po prostu wkuwamy szydełko pod cały łańcuszek. Wykonujemy pierwsze oczko ścisłe, drugie oczko ścisłe, trzecie, czwarte, następnie trzy oczka łańcuszka i trzecie oczko. Przesuwam sobie na połówkę mojego łańcuszka te cztery oczka ścisłe, żeby to mi się ładnie rozłożyło. Wkuwam szydełko. W to samo okienko robię jeszcze cztery oczka ścisłe. Drugie. Trzecie. I czwarte oczko ścisłe.
Ponownie sobie przesuwam. Staramy się tak układać te oczka ścisłe, aby nie było prześwitu w tej niebieskiej nitki z poprzedniego okrążenia. Wtedy będzie nam to wszystko bardzo ładnie wyglądać. Tak przerabiamy do końca tego okrążenia. Dochodzimy do końca okrążenia. Aby go zakończyć, wkuwamy się w pierwsze oczko łańcuszka, które zrobiłyśmy zamiast pierwszego oczka ścisłego. Przeciągamy nitkę przez obie pętelki, które mamy na szydełku, robiąc oczko ścisłe zamykające. Tradycyjnie wykonam jeszcze jedno oczko, wyciągnę długą nitkę, utnę i schowam pod nasze oczka ścisłe. Nasza mandala jest gotowa. Mam nadzieję, że tutorial się przyda, że mandala się podoba. Zapraszam do spróbowania stworzenia sobie swojej własnej.